Robię to tylko i wyłącznie dla siebie. A może jeszcze dla niego malutka lekcja. I dla pieniędzy, nie? Przy okazji też, no, na każdej dziwce się zarabia, nie? Dobra. Wiem. Nie chciałeś się bić w MMA. Wiedziałeś, że nie masz szans. Więc chciałeś się przytulać. Nie, chciałeś się przytulać, kurwa. Sytuacja i pierdolę, teraz... kurwa, na 22 czerwca. Dobrze. Debilu jebany. Zobaczymy, dobrze. Dobrze? I pamiętam, 4 lata temu w sierpniu robiłem urodziny na YouTubie. No i Marcin odpalił takiego drunk streama z alkoholem na Twitchu. No i zaczął podawać mój adres cały publicznie. Te dziwki mi zamawiał z Roxy, tam te miałem młode dzieci, małe. No i po prostu cały stream polegał na tym, że on chlał. Podczas jednej z konferencji promujących drugą galę Fame MMA byłeś pewny siebie i bagatelizowałeś troszkę jego umiejętności walki w stójce. Czy będziesz dążył do rozwiązania tej walki właśnie w tej płaszczyźnie? Witam wszystkich. Tak, oczywiście. Czy można powtórzyć pytanie jeszcze raz? Tak. Bagatelizowałeś. Spokojnie, spokojnie. Ja miałem wtedy 19 lat, jak go rozkurwiłem na jego terenie, ale mimo wtedy... I uciekłeś. nie uciekałem przed tobą, poszedłem po prostu na pokój taksówek i jeszcze nas twój były kolega Białas mijał i niczego nie było, nie było żadnej awantury. Uciekłeś z klubu na postój taksówek, tak jak przed chwilą się przyznałeś. Nie, po prostu wyszedłem, stary, bo wygrałem hajs i poszedłem go rozjebać, a ty siedziałeś jak pizda na tym backstage'u i ćpałeś, no to... Debilu jebany, który chodzi, kurwa, w podróbkach Plaina, gdzie, kurwa, kolekcji nawet takiej nie było. Ciuchy nosi takie, kurwa, gdzie kolekcji nawet takiej nie było, a on, kurwa, nosi Plainy, kurwa, takie. No debil w chuj, kurwa. Mógłbym prosić jakieś klaneczki? Macie ochotę, chłopaki, na drinka? Dawaj, drinka, ty nie pijesz. Z frajerami nie piję. Pytanie brzmiało, jaki plan na nadchodzącą walkę z Rafoniksem? Trzymaj się tematu, frajerska chmuro. Jaki plan? MMA, jak mówiłem. A czy walka się odbędzie, no to wiadomo, nic nie wiadomo, nie, jak to jest z Sambrem. Może, możliwe, że 2 tygodnie przed znowu się wycofa, jak to było poprzednio. I na wakacjach nagle mu rączka wyzdrowiała. Tylko, że ja się nie wycofałem, tylko złamałem rękę. I mam to potwierdzone nawet dokumentami medycznymi, więc tutaj akurat nie możesz powiedzieć, że ja się wycofałem. Ja mogę wszystko, to ty nic nie możesz. Aha. W pewien sposób trenuję stricte pod walkę. Mam na uwadze to, że jest stójkowiczem, karateką. Pewnie będzie robił tam swoje ciu-ciu, tak jak w karate zawsze robią ciu-ciu, takie, to nie, zawsze jakby ten, nie wiem, mają zamiar w ten sposób zwiększyć siłę czy coś takiego, udają, że strzelają, nie wiem. Zobaczysz, mordo, przekonamy się w klatce, jak będziesz tak czekał. Kas już może powiedzieć wszystko, ja mogę powiedzieć wszystko, ale jakie są fakty, to tego nie zmienimy. A żeś, kurwa, podsumował, ja pierdolę.